Hej, dzisiaj przy okazji sprzątania garażu coś mnie tknęło, żeby zrobić filmik o czymś, o czym wszyscy zapomnieli. Mianowicie zapominają o tym użytkownicy, jak i wielu mechaników. Mnie samemu zdarzył się psikus ze strony tej rzeczy, a i miałem przypadki, że ktoś przyjeżdżał i mówił, że po prostu silnik jest do remontu, bo zużywa dużej ilości oleju. No i prędzej czy później będzie musiał go wyremontować, bo jakiś mechanik mu tak powiedział. I wiecie co? W wielu przypadkach, jak się z takim czymś spotkałem, a też sam miałem takie przypadki, zająłem się odmą. Czym jest odma? Odma ogólnie jest to odspowietrzenie dołu silnika, skrzyni korbowej. Tłoki pracują góra-dół, tam się wytwarza ciśnienie, którędyś to ciśnienie musi ujść. No i do tego została właśnie stworzona, ogólnie to nazywając odma, i też na przykład odma niesprawna, która, dajmy na to, zatka się. Bo są takie przypadki, że odma puszcza olej do silnika, a są przypadki, że po prostu się zatyka. Ale po kolei. Weźmy pod uwagę, że odma się zatkała. Co się dzieje? Zatkała lub zamarzła. Zatyka się zazwyczaj z powodu kiepskiej jakości oleju, jakiegoś nagaru, rzadkiej wymiany oleju, jakiś nagar jest w silniku, i po czasie ta odma się zatyka, lub stosując olej kiepskiej jakości, zwyczajnie ta odma, przy tym jeszcze auto na przykład w czasie zimy pokonuje krótkie odcinki i ta odma może zamarznąć, bo silnik jest niedogrzany, tak? A wiadomo, że zbiera się tam też w tych oparach wilgoć. No i co wtedy? Jeżeli to jest tylko temat typu, że ona zamarzła, no to wiadomo, auto się rozgrzeje, przegoni, wszystko wróci do normy. Ale jeżeli ona się zatka, bo coś tam gdzieś jakiegoś syfku nazbierało, tak? Gdzieś w przewodzie, przykładowo, no to może być tak, że będą nam w silniku na przykład puszczać uszczelnienia. Będziemy mieli różne wycieki z tego silnika. No i pojedziemy do mechanika, wymienimy. Dajmy na to jakąś uszczelkę czy uszczelniacz. No i za jakiś miesiąc, półtora, może nawet po dwóch tygodniach patrzymy, a znowu się poci. Znowu lejdziemy do mechanika, no bo pewnie założył część kiepskiej jakości. No niekoniecznie. Może to być wtedy winą odmy. Jeżeli odma jest niesprawna, jakiej jakości uszczelnienia by nie założył, nie wymienił, nie naprawił tego wycieku, on po czasie i tak puści znowu. Więc to jest taki ogólnie przykład na odmę, która jest zatkana. Czasem przez odmę może silnik brać olej. Jak może brać? No odma ma za zadanie separować, tak? Idzie to ciśnienie ze skrzyni korbowej, tam są opary oleju. Ona ma za zadanie oddzielić jak najwięcej tych oparów, wrócić z powrotem do silnika, a gazy są wpuszczane w dolot. Po pewnym czasie, jak silnik pracuje ciepło-zimno, większość odm jest na tak zwanej membrance. Są też odmy z filterkami, ale większość, z którymi ja się spotkałem, są na membrance. No i z czasem, z wiekiem, ta membranka lubi się zbiodegradować, jak ja to nazywam. Miałem jedno auto, w którym jak otworzyłem odmę, to tej membranki w ogóle nie było, została po niej tylko sprężyna.
No a inne membranki po prostu są nieszczelne i przepuszczają olej. Co wtedy będzie? Wtedy będzie olej trafiał do silnika, do dolotu, do silnika i będzie spalany. I wtedy mechanicy właśnie często myślą, że to jest winą zużytego silnika, już za dużych przedmuchów i tak dalej, że silnik bierze olej. No i że silnik jest, często pada diagnoza, że silnik jest do remontu. Zawsze warto wymienić odmę. Odma kosztuje, no wiadomo, jeżeli jest połączona u góry z pokrywą zaworów, będzie kosztowała i 500 zł. Ale jeżeli odma jest osobną częścią, którą możemy wymienić, jest to zazwyczaj kwota 100, 150, 200 zł. Już inna sprawa, bo w każdych silnikach ona jest w innych miejscach położona. No ale to już jest osobny temat, jak tam do niej się dobrać i ją wyczyścić lub wymienić na nową. Chodzi o ten generalnie separator odmy. Ale wielu ludzi o tym zapomina i chcą remontować silniki, a zwyczajnie jest to wina odmy. Osobiście w Mercedesie, w Renault, w BMW już profilaktycznie wymieniłem to odmę. Miałem taki objaw, że jeździłem, dajmy na to, po wymianie oleju pół roku, stan był cały czas ten sam, a nagle z koniec zapaliła mi się kontrolka. Ściągam rurę dolotową, wiadomo, że w dieslu zawsze w dolocie minimalna ilość oleju będzie. Bo nawet jeżeli odma będzie sprawna i ona to odseparuje, to tam giełka olejowa zawsze przeleci. Zawsze minimalna ilość oleju będzie, ale wtedy z tych rur się po prostu lało aż. No i co zrobiłem? Wymieniłem odmę, uzupełniłem poziom oleju. Objawy ustąpiły, jak ręko odjął. Nawet powiem wam, że auto stało się trochę żywsze. No i miało tendencję, żeby zakopcić. Przede wszystkim po takim rannym odpaleniu. Lubiało zakopcić, prawdopodobnie gdzieś tam zbierał się ten olej, ściekł sobie na tłoki. Rano na zimnym, jak się odpaliło, zakopcił, potem tego nie było. Objawy były bardzo podobne jak do uszczelniaczy zaworowych. Przez chwilę zakopciło i tyle. Nie było nic widać, ale oleju było. No i tak chciałem się z wami tym podzielić, bo wiem, że dużo ludzi myli, nie zwraca uwagi na odmę, nie wymienia jej, nawet od czasu do czasu jej nie czyści, jeśli jest taka możliwość, żeby ją wyczyścić. I przede wszystkim, zanim będziecie chcieli remontować silnik, sprawdźcie, czy nie macie dużej ilości oleju w dolocie, pomijając kwestię turbosprężarki, tak? Bo turbo też może puszczać olej do dolotu, ale nawet jeżeli turbina nie ma luzów, a w dolocie jest duża ilość oleju, bo zazwyczaj gdzieś tam rurki z tej odmy z tymi gazami są, wlatują na rurę dolotową, zanim nawet będziecie się zwracać uwagę na turbinę, wymieńcie profilaktycznie olej. To jest najtańsza rzecz i wiem na swoim przykładzie, że gdybym nie zwrócił na to uwagi, sam bym już w dwóch autach silnik remontował. Także. Więc jeszcze raz, pigułka wiedzy na temat odmy. Odma jest odpowietrzeniem skrzyni korbowej. Jeżeli odma jest zatkana, będzie nam wyrzucało olej wszelkimi możliwymi uszczelnieniami. Wymiana tych uszczelnień nic nie da, bo po czasie znowu te wycieki wrócą. A jeżeli, tak jak mówiłem, zdegraduje się ta gumka, która ma tam separować olej od tych oparów i będzie puszczała olej, będziemy mieli kupę oleju w dolocie i prędzej czy później ten olej nam się skończy. Efektem będzie to, że zapali nam się kontrolka poziomu oleju. Jeżeli będziecie nawet podejrzewać turbinę, zawsze najpierw warto wymienić sobie odmę. Nawet miałem taki przypadek, że z tych rur dolotowych olej ściekał na wirnik turbosprężarki i turbina była zapocona. Wszystko to było powodem niesprawnej odmy. Dokładniej z separatora odmy. Myślę, że ten odcinek się przyjmie. Jeśli się podobało, dajcie lajka, subskrypcję. Do następnego. Hej.